Znajdujemy się w gminie Łomazy, w miejscowości Łomazy, na jednym z cieków wodnych, w którym to dzisiaj montowana jest pilotażowo innowacyjna metoda tak zwanej tamy bobrowej. Pomysł wziął się przede wszystkim od momentu, kiedy gmina skutecznie ubiegała się o grant z Fundacji Wspomagania Wsi na konsultacje planów miejscowych w gminie. I w tym roku przede wszystkim tematem przewodnim były problemy wodne na terenie gminy Łomazy. W tym roku w ramach konsultacji z mieszkańcami wykonaliśmy kilka ważnych, w ostatnim roku kilka ważnych zadań, takich chociażby jak stworzenie rabaty retencyjnej przy Urzędzie Gminy Tamy Bobrowej, którą właśnie tutaj widzimy, i jednocześnie jeszcze w tym roku będą montowane zbiorniki na deszczówkę. Projekt przede wszystkim ma na celu uświadomienie mieszkańcom i pokazanie innowacyjnych i prostych metod rozwiązania problemów, których się spotykamy. Jeśli chodzi o tamy, które są tworzone przez bobrów, ten problem pojawia się na zebraniach wiejskich praktycznie każdego roku. Rolnicy zmagają się z podtopieniami, z zalaniami łąk, pól, które są właśnie w okolicy cieków wodnych, rzek i rowów. Dlatego też dzięki temu grantowi staramy się tą metodę upowszechnić, sprawdzić, czy tak naprawdę, tak powiem kolokwialnie, czy można z tym bobrem się dogadać. To znaczy, czy jest potrzeba niszczenia tych żeremi, które tak naprawdę w ciągu dni, kilku dni często są odbudowywane z pozyskanego nowego drewna czy też krzaków. Czy rzeczywiście rozwiązanie takie, jak tutaj widzimy, czyli zbudowanie tej tamy bobrowej, rozwiąże nam problem, tak aby rolnicy mogli korzystać bez problemów ze swoich pól i łąk pod uprawy. Będziemy obserwować to za tydzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku, jak to będzie funkcjonowało. Cieszę się, że dzisiaj również mieszkańcy, rolnicy gminy aktywnie uczestniczą w tym montażu. I myślę, że to jest takie nowe, innowacyjne rozwiązanie, które zobaczymy, czy sprawdzi się i będzie można to montować również w innych miejscach na terenie gminy Łomazy. Dużo takich miejsc, gdzie są podtopienia spowodowane przez bobry, jest na terenie gminy Łomazy? Bardzo jest dużo i rzeczywiście jest to duży problem, ponieważ żeby rozebrać taką tamę, należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I w związku z tym również problem jest chociażby taki dla rolników, że bób jest pod ochroną. My jako gmina już po raz drugi uzyskaliśmy zgodę na dodatkowy odstrzał bobrów, ponieważ widzimy duży problem, jeśli chodzi o przede wszystkim straty w uprawach rolnych na terenie naszej gminy. Więc jest to dość poważny problem. Szukamy rozwiązań, ale myślę, że przede wszystkim te rozwiązania powinny być na szczeblu krajowym, bo myślę, że wszystkie samorządy w Polsce zmagają się przede wszystkim z tym problemem. Piotr Burgieł, właściciel firmy Eco Consulting. Zajmujemy się instalacją przepustu typu Clemson na tamie bobrowej w gminie Łomazy. Na czym polegały tu prace? Prace polegały na instalacji przepustu rurowego na tamie bobrowej. Przepustu jakiego? Rurowego na tamie bobrowej. Urządzenie to nazywamy urządzeniem typu Clemson. Jest to rozwiązanie stosowane w Kanadzie w latach 70., głównie w terenach, gdzie nie było dostępu do żeremi, gdzie rozwiązanie miało być trwałe i skuteczne. Urządzenie składa się z 6-metrowej rury wlotowej z koszem zabezpieczającym przed zgryzaniem, przed niszczeniem tego urządzenia przez bobry. 6-metrowa rura wlotowa zapewnia nam dostateczną odległość od tamy, którą, dzięki czemu bobry nie są w stanie skojarzyć miejsca wpływu wody z tym ubytkiem od strony wlotu. I z 6-metrowej rury wylotowej, w tym wypadku rury giętej drenażowej. Czasami stosujemy do tego również rury stałe, w zależności od warunków. Instalacja polega na wykopaniu, tak jak tutaj Państwo widzą, drobnego kanałku w tamie, zainstalowaniu rury. Ten kanałek powinien być jak najgłębszy, najlepiej do dna. Bobry w ciągu jednego wieczoru załatają nam tą tamę, a cały przepływ wody będzie odbywał się poprzez urządzenie. Bobry to podobno sprytne i inteligentne zwierzęta. To nie jest tak, że one jednak odkryją to, co się tutaj kryje teraz, w tym momencie, ale być może przyniosą tą swoją tamę 15 metrów w dół bądź wyżej tego strumienia i znowu będzie trzeba wszystko działać od nowa. Zależy nam właśnie na tym, aby tama bobrowa została, żeby nie została zburzona, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu tam
i doszliśmy do takiego wniosku, że to nic nie daje, odsuwa nam tylko w czasie te zalania i bobry, tak jak pan mówi, przemieszczają się w inne, często niedalekie tereny. Dzięki zastosowaniu rur o średnicy Fi200 bądź ogólnie w tym wypadku Fi200 przepływ wody nie będzie taki drastyczny, co pozwoli bobrom zgromadzić trochę tej wody i podnieść poziom po stronie piętrzenia, dzięki czemu nie będą się czuły tutaj tak do końca źle, będą miały to swoje niewielkie piętrzenie. Dlatego w większości wypadków bobry pozostają i nasze urządzenia działają po prostu. Dużo takich urządzeń już pracuje na terenie Polski, Lubelszczyzny, powiatu bielskiego? Myślę, że tutaj to są pierwsze urządzenia, które zostały zainstalowane. Najczęściej instalowane są one w miejscach, gdzie występują konflikty między bobrami, a między ochroną przyrody, a jakimiś interesami ludzkimi. Często są to konflikty z rolnikami najczęściej. Tego typu urządzenia wykorzystywane są w miejscach, gdzie nie mamy możliwości skutecznej ingerencji, na przykład w miastach. No i zainstalowaliśmy w tamtym tygodniu dwa takie przepusty w Pruszkowie pod Warszawą, gdzie mamy bobra w parku i jak na razie od 2 lat wszystko działa. Tego typu cieki, w ogóle woda jest ważna i dla rolników, i dla mieszkańców, i ogólnie dla społeczeństwa. Należy o nie dbać. Tu widzimy właśnie przykład takiego dbania o taki ciek wody, o jego przepustowość. Czy to jest ważne? Tak, takie działanie, które tutaj w tej chwili jest podejmowane z uwagi na program realizowany przez gminę Łomazy, jest ważny z kilku względów. A podstawowe to, że mamy tutaj przed sobą, czy za mną, tamę bobrową. Budowane bez żadnej kontroli powodują liczne szkody dla rolników, leśników, wyrażające się tym, że niekontrolowane podpiętrzenie wody zalewa przyległe obszary, jak również nadmierne populacje bobrów powodują szkody w uprawach, zarówno leśnych, jak i uprawach rolniczych, w kukurydzy, rzepaku i temu podobne. Jeżeli nie będziemy podejmowali żadnych działań w tym kierunku, problem będzie narastał i stanie się tak istotny, że skala interwencji mieszkańców będzie przerastała możliwości jakiegokolwiek racjonalnego reagowania. W tej chwili mamy za sobą działanie polegające na tym, żeby regulować przepływ wody na zbudowanej przez bobry tamie, co ograniczy w skutkach jakby szkody związane z podtopieniem. Natomiast innym jeszcze nie mniej ważnym zadaniem, uważam, które no nie jest tutaj w tym programie, ale redukcja bobra w różnych formach. Od najłagodniejszej, czyli wyłapywania, odławiania bobrów i przemieszczania w obszary, czy do obszarów mniej narażonych na ich działanie, bądź obojętnych, jak również, no niestety, ale muszę to powiedzieć, z uwagi na bardzo liczną populację tego gatunku, do biologicznej likwidacji w niektórych przypadkach. Wiadomo, że gatunek ten jest chroniony, biologiczna redukcja, że tak powiem, redukcja biologiczna jest możliwa, umożliwia to prawo, niemniej działania tego typu są poddane pewnym społecznym czy jakby restrykcjom polegającym na tym, że funkcjonują liczne organizacje, które widzą jedynie gatunek, nie widzą innych potrzeb czy spraw związanych ze szkodami, które ten gatunek, że tak powiem, powoduje.
Dodajmy, bo ciekawą sprawą jest to, że akurat to, co widzimy w tym momencie w tle w rozmowie z panem, to jest właśnie ta likwidacja, może nie tyle likwidacja, co umożliwienie przepływu cieku wody poprzez specjalne urządzenie na tym właśnie cieku, ale te cieki też są różne. Niektóre rzeki, cieki podlegają pod Wody Polskie, inne są typowo i wyłącznie przeznaczone pod opiekę, oddane pod opiekę samorządom i mieszkańcom i rolnikom. Czy tu jest różnica? Kto może podejmować takie działania, czy właśnie pod kątem tego, kto z kim musi rozmawiać, żeby umożliwić tego typu rozwiązania stosowane, które no, myślę, że pomagają w całej sytuacji. Jeżeli chodzi o wody płynące, mówiąc ogólnie, którymi zarządzają Wody Polskie, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Sprawa jest jasna, że należy kierować się do jednostek organizacyjnych, do zarządów zlewni, nadzorów wodnych w sprawach, jeżeli chodzi o pobudowane, prawda, istniejące tamy bobrowe i w związku z tym pojawiające się szkody. Natomiast na innych ciekach wodnych, które podlegają innej jurysdykcji aniżeli Wody Polskie, należy kierować się działania do samorządów, do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o wody powierzchniowe płynące, którymi zarządzałem, tak jak powiedziałem, Wody Polskie, mamy w zdecydowanej większości przypadków pozwolenia regionalnych dyrektorów na rozbiórki. Cały czas je aktualizujemy, no i działamy w porozumieniu, bo musimy mieć stosowne zgody na rozbiórkę i te zgody posiadamy.